Piotr Wójcik, dzień dobry, zapraszam na program w pigułce. Skrót wiadomości MedExpressu. Krajowa sieć onkologiczna daje szansę na to, by ustawić Polskę w tym samym szeregu pod względem opieki onkologicznej, co reszta Europy. Nie powinna być wprowadzana chaotycznie, ale stopniowo i w oparciu o dobrze zdefiniowane dane, powiedział profesor Adam Maciejczyk, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych podczas konferencji dotyczącej pilotażu i planów szerokiego wdrożenia KSO. W ramach sieci ma zostać przemodelowany sposób zarządzania opieką. Szpitale przede wszystkim na poziomie regionalnym mają być połączone siecią. Dzięki temu pacjenci chorzy na raka mieliby otrzymać najlepszą diagnostykę i leczenie. Pilotaż, który był prowadzony w województwach dolnośląskim, podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim, kończy się w tym roku. Profesor Adam Maciejczyk poinformował, że raport podsumowujący go jest już niemal gotowy. Zgodnie z doniesieniami medialnymi o pana wypowiedzi w Stargardzie Szczecińskim sugerującej, że lekarze narażają pacjentów na utratę zdrowia poprzez odraczanie w sposób świadomy udzielania świadczeń zdrowotnych, uprzejmie proszę o wskazanie lekarzy, którzy dopuszczają się opisanych przez pana praktyk. Pisze w liście otwartym do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego lekarz Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. List publikujemy na medexpress.pl. 13 października jest Światowym Dniem Zakrzepicy. To podstępna i groźna choroba, która ma wiele twarzy. Często nie daje żadnych objawów, rozwija się po cichu, a potem szybko zabija. Zdarzenie zakrzepowo-zatorowe, które zagraża życiu, może prowadzić do zatorowości płucnej, a także spowodować zawał serca i udar mózgu. Niedawno naukowcy odkryli związek Zakrzepicy z infekcją SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Więcej na ten temat na medexpress.pl. Zachorowanie na COVID-19 powoduje u chorych na nowotwory przerwę w leczeniu choroby by podstawowej. Takie zakażenie może się długo utrzymywać. Profilaktyka przedekspozycyjna mogłaby pomóc zmniejszyć ryzyko choroby COVID-19, ale też pozwoliłaby na kontynuację leczenia. Powiedziała w wywiadzie dla MedExpressu profesor Iwona Hus, kierownik kliniki hematologii CSK MSWiA w Warszawie. Wywiad publikujemy w całości na naszej stronie internetowej. A na medexpress.pl można znaleźć jeszcze więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia.